Hej wszystkim, mam na imię Paulina, to jest kanał Budżet by Paula i przychodzę dzisiaj do Was z 10 rzeczami, które już nie kupuję. Inspirację do tego filmu znalazłam powiedzmy na polskim YouTubie. Widziałam już tego typu filmy, więc to nie jest mój autorski wymysł, dlatego przyznaję się bez bicia, że nie chcę, wiecie, ściągać od innych youtuberek, które faktycznie to wymyśliły, ale bardzo chciałam nagrać swoją wersję właśnie tego rodzaju filmu. Jeśli jesteście ciekawi, to zapraszam dalej. Pierwszą rzeczą, jaką już nie kupuję, a kiedyś kupowałam dosyć namiętnie, są to, moi drodzy, ubrania okazjonalne. Ubrania na jeden raz, ubrania ubrane tylko na jedną większą imprezę, typu na przykład wesele, komunie i różnego rodzaju inne rzeczy. Nauczyłam się tego, że jednak ubrania nie są jednorazowego użytku, one się nie rozpadają na miliony kawałków po ubraniu je jeden raz. Jest coś takiego jak pralka w domu, niektórzy nawet suszarkę mają, więc sądzę, że ubranie tej samej sukienki 2-3 razy w roku to nie jest coś złego. Niestety znam z autopsji i z bardzo mi bliskich osób, że taki problem kupowania dużej ilości ubrań na jedną okazję i ogólnie na promocjach jest bardzo często spotykany. Dlatego staram się osobiście tego nie robić z wielu przyczyn. Między innymi dlatego, że interesuję się dużo minimalizmem. Już można powiedzieć, że od 2021 roku, więc już od stycznia, więc można powiedzieć, że to już będzie 3 lata. No i po drugie, mam bardzo mało miejsca u siebie w pokoju, więc nawet nie mam gdzie tych ciuchów i rzeczy trzymać. Kolejną rzeczą, jaką oduczyłam się kupować, są to buty na obcasie. Dlaczego buty na obcasie? Jest to bardzo fajna rzecz, ale niestety nie dla mnie. Dlatego, że ja posiadam dosyć wysoki wzrost. Mam 1,70 m. Ubieranie wysokich szpilek butów na obcasie wysokich, bo ja tu mówię o wysokich, nie takich klocyczkach 5-6 cm, bo takie buty posiadam. Mam je na zimę, na lato, na wiosnę. W zupełności mi wystarczą i większej ilości takich butów nie kupuję. Ale wiadomo, jak idę do sklepu i widzę takie ładne, wiecie, buty, szpile, 10 centów, nie? Chciałoby się kupić, no powiedzcie, żeby się nie chciało. Ale jednak wiem, że już te buty nie są dla mnie, nie ubiorę ich, a już jak ich ubiorę, to tylko raz i będę później żałować, że je w ogóle kupiłam. A sprzedawanie je za grosze nie ma sensu, więc buty na wysokim obcasie w moim przypadku po prostu odpadają i już się oduczyłam ich kupować w 100%. Nawet jak mi się coś bardzo podoba, jeśli przekracza obcas więcej niż 6 cm, to już go nie kupuję. Dalej, kolejną kategorią są to kosmetyki kolorowe. Są to kosmetyki kolorowe z racji tego, że ja bardzo lubię się malować i maluję się już od lat i sprawia mi to ogromną frajdę i nawet to potrafię, to kiedyś kupowałam tych kosmetyków bardzo duże ilości, wiecie, im bardziej zakazany owoc, tym był bardziej chciany. Niestety nie zawsze było tyle pieniędzy na kosmetyki, co jest teraz i nie zawsze mogłam sobie pozwolić na taką ilość produktów, jak w momencie tym. Teraz bardziej przekładam się na jakość produktów, nie jeżeli ich ilość. Posiadam niedużo kosmetyków, dużo mniej niż kiedyś, a i tak uważam, że tych kosmetyków, co mam, to mam troszeczkę za dużo, mogłabym już zmniejszyć ich ilość. No ale i tak to nie jest tyle, co miałam kiedyś. Z czego się bardzo cieszę, bo późniejsze zużywanie tych kosmetyków to była naprawdę wielka katastrofa gehenna i koszmar. Aktualnie się nie maluję. Maluję się może raz w tygodniu, jak gdzieś wychodzimy na miasto. Do pracy się nie maluję. W moim przypadku makijaż sprawia mi więcej szkód niż pożytku. Dlatego już po prostu się nie maluję na co dzień do pracy. A na weekendy, jak gdzieś wychodzimy z mężem czy jedziemy do rodziny, to owszem, delikatny makijaż sobie zrobię. Dalej, kosmetyki do włosów. Z racji mojego zawodu, jeśli ktoś jeszcze nie wie, jestem z zawodu fryzjerem, pracuję jako barber, więc te kosmetyki do włosów były w moim przypadku bardzo mile widziane. Bardzo lubiłam testować, kombinować, szukać nowych pomysłów na moje włosy, wyszukiwać nowych kosmetyków i testować.
W większości przypadków nic mi to nie dawało. Że dobrze dobrana pielęgnacja do włosów jest w stanie bardzo dużo zdziałać. Aczkolwiek był taki moment w moim życiu, gdzie miałam te włosy naprawdę zniszczone i pamiętam, że robiłam wszystko i nic to nie pomagało i w pewnym momencie się wkurzyłam, rzuciłam to w kąt i używać zaczęłam tylko szamponu, maseczki, jakieś tam odżywki, olejku na końcówki i tyle. I tyle. I używam już tak od jakiegoś czasu i aktualnie mam włosy tak długie, jak nie miałam chyba przez dobre parę się szarpnął stwierdzenie, że już z 10 lat takich długich włosów nie miałam i są w tak dobrej kondycji jak nigdy. A tak jak Wam mówię, używam szamponu i to najtańszego, bo to jest zwykły jakiś tam za 5 zł taki naturalny, więc bardzo tani. Używam jakieś maseczki, odżywki po każdym myciu na 2 minuty i odżywkę, jak sobie przypomnę, jakąś maskę właśnie na raz na miesiąc, raz w tygodniu, jak sobie też również przypomnę i olejek, ewentualnie spray na końcówki, odżywka w sprayu. I to by było po prostu tyle z moich kosmetyków, jakie używam aktualnie do włosów. Nie układam ich na jakichś piankach, nie lakieruję ich, nie używam żadnych prostownic, lokówek, bardzo rzadko. Tam raz w miesiącu, to nie wiem, czy to rzadko, czy nie rzadko, ale raz w miesiącu zdarzy mi się, że użyję, ale tak to jedynie co, no to z moich grzechów włosowych to suszę ciepłym nawiewem i w sumie to tyle. Lakiery do paznokci. Ja nie wiem, czy wiecie, czy nie wiecie, ale ja swoje paznokcie robię sama. Jak możecie zobaczyć na moich filmach, dosyć często się te moje paznokcie zmieniają, bo ja robię te paznokcie tak średnio raz na 3 tygodnie. 3-4, w zależności od tego, jak mam czas. Czasami, wiadomo, jest to troszeczkę dłużej. Ale pamiętam, że jak zaczynałam swoją przygodę, to ja wykupywałam wszystkie sklepy z lakierami do paznokci. Jak widziałam jakieś ładne, to kupowałam. Już nie kupuję. Już nie kupuję z racji tego, że posiadam odpowiednią ilość lakierów kolorowych, bo nie chodzi mi tutaj o topy bazy czy jakieś żele do paznokci, bo jak mi się to skończy, to używam, bo wiadomo, że topów czy żeli nie mam za dużo, mam tylko sam chyba z jedno opakowanie i tyle. Przepraszam, mam 3 opakowania topów. Jest to top brokatowy, który często, bardzo często używam. Top zwykły taki, błyszczący i top matowy. Więc mam 3, ale używam wszystkie. Zostają. Jeśli mi się skończy któryś, to po prostu kupuję. No i tak samo jest z bazą. Bazę mam tylko jedną, jeśli mi się skończy, to kupuję. Ale już nie kupuję takich, wiecie, lakierów hybrydowych, kolorowych, bo mam je bardzo dużo i muszę je zużyć. No i na przykład nie kupuję w ogóle, już nie wiem od kiedy, zwykłych lakierów takich do paznokci, niehybrydowych. Nie używam takich, więc nie mam potrzeby kupowania takiej dużej ilości lakierów hybrydowych, czy właśnie zwykłych lakierów do paznokci. Kolejną rzeczą, jaką oduczyłam się kupować i w sumie jestem z tego faktu bardzo zadowolona, jest to biżuteria. Ja się nauczyłam, że biżuteria w moim przypadku niestety mi nie służy. Nie lubię chodzić w biżuterii. Nie lubię zmieniać biżuterii. I posiadam tylko obrączkę i łańcuszek, który dostałam od mojego męża jeszcze na początku naszego związku. I w sumie tylko w tych dwóch rzeczach chodzę. Tak to nie używam i nie mam żadnej biżuterii. Dlaczego? Po pierwsze, kolczyków nie lubię nosić i nie mogę ich nosić ze względu na to, że mam uczulenie praktycznie na większość kolczyków, jakie miałam. Nawet nie wiem, czy w ogóle dziurki mi już nie zarosły. Podejrzewam, że już mi zarosły dawno, więc nawet nie mam szans, żeby je tam wbić, te kolczyki. Nie sprawia mi to frajdy używanie biżuterii, przynajmniej teraz. Kiedyś kupowałam duże ilości biżuterii, jakieś takie, wiecie, najtańszej. Potem płakałam, bo mnie uszy bolały, płakałam, bo mi się zerwało, coś tam i to było, słuchajcie, w ogóle bez sensu. Więc teraz nie kupuję żadnej biżuterii, naprawdę żadnej. Kolejną rzeczą, jaką oduczyłam się kupować, a kiedyś miałam do tego sentyment, są to ozdoby sezonowe. Ozdoby sezonowe typu na przykład jakieś bałwanki na zimę. Jakieś, nie wiem, na Halloween dynie, jakieś tam, wiecie, zmiany wystroju wnętrz pod względem pory roku. Na przykład. Kiedyś miałam do tego tendencję. Aktualnie jedynie kiedy potrafię coś kupić sezonowo, to jest zima.
I w sumie w tym roku, jak były święta na przykład, to ja nie kupiłam nic, jeśli chodzi o świąteczne rzeczy, bo stwierdziłam, że nie jest mi to potrzebne. Miałam tylko taką białą choineczkę i w sumie takiego reniferka, którego summa summarum dostałam w paczce od jednej z moich koleżanek z TikToka, u której wygrałam konkurs, no i dostałam kartkę z życzeniami i też sobie ją tam postawiłam z tyłu, więc w niektórych filmach możecie sobie zobaczyć właśnie tę kartkę i tego reniferka i tę białą choinkę. I to było wszystko z ozdób, które miałam w tym roku, jeśli chodzi o święta. Kolejną rzeczą, i to jest w sumie moja ulubiona rzecz, ja dziękuję Bogu, że się tego oduczyłam, że przestałam to kupować. Naprawdę jestem przeszczęśliwa. I uwaga, to może być trochę kontrowersyjne. Pamiątki z wycieczek. Dlaczego ja o tym wspominam, że tego oduczyłam kupować? Dlatego, że jak przeprowadzaliśmy się do mnie, do moich rodziców, ja miałam mnóstwo dupereli i pamiątek z wycieczek. I w momencie, kiedy potrzebowaliśmy półki, to powiem wam, że no ze dwa kartony tych pierdół się znalazło. Trochę poddawałam koleżance, trochę schowałam, trochę sprzedałam. Ale ile tego schowacie, ile tego sprzedacie? Sentyment jest i najgorszy jest ten sentyment, bo jakby tego sentymentu nie było do tej pamiątki, to ciulnie. Jak mieszkałam tu wcześniej jeszcze jako sama i miałam te rzeczy na półkach, to wiecie, parę razy w roku trzeba było te rzeczy obcierać. Trzeba było to sprzątać. Ładnie to wyglądało i w sumie poza tym to jest tyle. Jedynie co, to mam sentyment do mojej kolekcji aniołków, którą posiadam. Mam sporo tych aniołków. I myślę, że kiedyś sobie je zabiorę ze sobą do nowego domu i tam sobie zrobię taką kanciapkę z tymi aniołkami, ponieważ bardzo mi się te aniołki podobają. Nie wiem czego, ale mam do niej ogromny sentyment. Ale aktualnie w pokoju tego nie posiadam, ponieważ nie mam się tego trzymać. Więc teraz jak jedziemy na jakieś wakacje i jedziemy gdzieś na jakieś, wiecie, wycieczki, to teraz przywozimy jedynie co, to jest magnes i tyle. No i oczywiście wspomnienia, nie? Zdjęcia. Więc jak już chcę mieć jakąś pamiątkę fajną, to wolę sobie, słuchajcie, wydrukować, wywołać zdjęcia z tej wycieczki, z tych czasów, wakacji, wsadzić do albumu i potem pokazywać pokoleniom, dzieciom, nie wiem, rodzinie, jak było fajnie, nieżeli kupować kolejną pierdołę, kolejny, jak ja to mówię, łapacz kurzu, bibelot, który stoi mi w pokoju i w sumie tylko przeszkadza. To jest moje tylko zdanie, oczywiście. Tutaj te wszystkie rzeczy to jest jakby tylko i wyłącznie moje zdanie i tylko i wyłącznie moja opinia na ten temat. Dobra, lecimy dalej. Przedostatnią rzeczą, którą już nie kupuję, a którą bardzo lubię do dziś dnia, którą tu ubolewam, że się ograniczam w tej kwestii, są to ładne kubeczki. No i już od razu mówię, to jest to samo, co z pamiątkami z wycieczek. Jeśli chodzi o brak miejsca w pokoju, ponieważ nie posiadam miejsca, żeby móc trzymać te ładne kubeczki. Nie są mi one potrzebne. Nie mam potrzeby posiadania ładnych kubeczków. Ja mam jeden ulubiony swój kubek, z którego piję w sumie kawę i jest on nawet nieświąteczny. Po prostu zwykły, najzwyklejszy, słuchajcie, kubek na świecie. Po prostu wygodny. I to jest tyle. A wszystkie te takie ładne kubeczki są naprawdę, słuchajcie, ładne, bo nie powiem, że nie, ale wiecie, 15 zł tu, 15 zł tam. Kiedyś kupowałam bardzo duże ilości kubków na jakieś urodziny, imieniny, ciociom, wujkom, babciom, dziadkom, mamie, tacie. Zawsze na jakieś, wiecie, święta, nie święta kupowałam kubeczki. Teraz już tego nie robię, chyba że ktoś chce, to wtedy kupię. A tak to raczej staram się tego nie kupować. No i ostatnią rzeczą, jaką oduczyłam się kupować, są to świeczki. Świeczki, świeczki. Trochę hipokryzja, bo jak możecie zobaczyć, stoi mi tam świeczka i się ładnie pali. Ale chodzi mi tutaj, moi drodzy, o kupowanie dużych ilości świeczek. Ponieważ kiedyś miałam dużą tendencję do kupowania ogromnych, słuchajcie, ilości właśnie świeczek. Ogromne ilości świeczki kupowałam. Potem mi to stało, zawadzało, nie miałam jak tego, wiecie, zużywać. Teraz jak już bardzo chcę świeczkę, no to sobie ją kupię. I tą kupiłam za 4 zł, więc myślę, że cena spoko.
jak na ilość obleconych filmów z tą świeczką, bo można powiedzieć, że ja świeczki kupuję teraz tylko do ozdoby, do filmów czy do filmików na TikToka, więc to jest jakaś forma atrakcji na moich filmach, bo tak na co dzień nie używam w ogóle świeczek. Ale bardzo lubię świeczki, lubię ten taki klimacik świeczek, więc na pewno jeszcze wiele razy ją kupię, ale na pewno nie w ilościach takich jak kiedyś i oczywiście z rozsądkiem, bo jak wiem, że niepotrzebna mi jest taka duża z jakiej Kendall na przykład świeczka, która kosztuje 5 dych, jak nie jest mi potrzebna taka świeczka, no to ją nie kupię, bo ja wiem, że mi się szybko nudzą rzeczy, więc ja wolę kupić mniejsze, a więcej, niż jeżeli kupić taką ogromną i na przykład nie wiem, na pół roku mieć, no bo wiem, że ona mi się prędzej czy później znudzi. Więc to by było, moi drodzy, na tyle, to by były wszystkie przykłady rzeczy, których przestałam i oduczyłam się kupować, z czego jestem bardzo zadowolona, więc mam nadzieję, że Wam się film spodobał. Zachęcam Was do lajkowania, do komentowania i do subskrybowania mojego kanału. Kliknijcie dzwoneczek, żeby nie przegapić innych moich filmów. Ja się z Wami żegnam, życzę Wam udanego dnia, wieczoru, nocy, w zależności kiedy to oglądacie. I widzimy się w kolejnych filmach. Buziaczki, pa pa, trzymajcie się cieplutko.